najważniejszym chyba elementem, który odróżnia komiks od opowieści rysunkowych, od różnych ilustracji, jest coś, co nazywa się dymek. Dymek czasem bywa też nazywany chmurką, ponieważ może dalej być to spora gmatwalina, wymyślono coś takiego, co się nazywa ogonek. Jest to strzałeczka, która prowadzi do postaci i żeby nie zlewała się ona nam z tłem, ulega pogrubieniu. Im jest bliżej ramki, tym jest grubsza. W ten sposób ramka plus ogonek z tekstem w środku dały nam coś, co w tym przypadku dźwięk jest cichszy, czyli ktoś będzie coś szeptał. Jeżeli osoba natomiast będzie krzyczeć, wtedy będziemy mieć do czynienia z jeszcze inną budową. Ogonek przeważnie się wtedy wydłuża, staje się ostry i taki agresywny. Natomiast sam dymek może przypominać wybuch, bądź prostsza wersja stanie się kanciasty, taki jak tutaj. Może nawet mieć pogrubioną ramkę. W dymkach mogą się pojawić inne elementy, takie jak na przykład ikonki. Zobaczcie, czy jesteście w stanie odgadnąć, o czym tutaj myśli bohater tego rysunku. Jeszcze jeden taki rodzaj dymków to są dymki, które są przeznaczone dla narratora. Może się zdarzyć, że narrator coś powie i wtedy zobaczymy odpowiedni napis na tle. Niekoniecznie będzie musiał gdzieś być wpasowany w dymek. Jeżeli natomiast nie jest napisany na tle, stosuje się coś takiego jak ramkę. Narrator coś mówi, chcemy coś zakomunikować, następnie wprowadzamy taką prostokątną ramkę. W momencie, kiedy napis miałby być stylizowany na jakieś dawne czasy, na przykład będzie to jakaś baś, mam nadzieję, że znajdziecie dużo różnych sposobów na zastosowanie dymków i wymyślicie kolejne, które będą dużo ciekawsze od tych, które tak dobrze znamy.